Ale ja chcę posłuchać o remake'u Demon Souls, bo Wojtek za 350 zł kupił dla was Demon Souls. Ci mówię. Ej, ja wczoraj widziałem fragment twojego streama, ja tam dalej zaszedłem, bo do tego pająka w korytarzu, który pluł ogniem, ja też z nim walczyłem. Byłeś? Pamiętam, że był jakiś myk, że trzeba było tam się wcisnąć gdzieś w bok w skałę i tylko wyskakiwać i strzelać do niego z daleka. Wystarczy mieć ten pierścień, ring, on cię nie widzi z drugiego końca i strzelasz do niego z łuku. I tak go pokonałem. Ale tak, Demon's Souls jest tak dobre. Jest tak niesamowicie dobre. Nie mogę, naprawdę, gram już to nie wiem ile i nie mogę się przestać zachwycać nad tym, jak ta gra została świetnie zremake'owana, zremasterowana, przerobiona na współczesne, nie ruszając tak naprawdę tego czym Soulsy są, nie? Tego wszystkiego, koślawość. Tak? Mm-hmm. Jest takie słowo w ogóle? Tak, czy wymyśliłem właśnie? Nie, jest. Te takie koślawości, które były w Soulsach i dalej są, nie? Czyli takie te ciał wpadających, kręcących się i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest. Mało tego, wszystkie takie pomniejsze bugi, miejsca, gdzie można oszukiwać, cheatować, cheezować, to wszystko dalej zostało, a cała ta otoczka wizualna została tak niesamowicie poprawiona, Że to jest naprawdę, wiesz, szapoba dla Bluepointu, który to zrobił. Mm-hmm. Grasz tę grę, jeżeli grałeś nie poprzednie, to momentalnie jesteś w domu, nie? To jest, wszystko działa tak, jak działało, wszystko jest tak, jak powinno być, a mimo to te wszystkie usprawienia, które oni dali, bo w Demon's Soulsach, nie wiem, czy pamiętacie, postać mogła się tylko turlać do przodu, do tyłu, prawo i lewo. Nie mogła się turlać, tak powiedzmy, 360... Serio? Ja już nie pamiętam, dawno w to grałem jednak. Tak, tak, więc to dopiero weszło potem, wiesz, w Soulsach, nie? Dark Souls, w Dark Soulsach i ten. Więc to tutaj wraca. Pomniejsze rzeczy, które brzmią jak pierdoły, jak na przykład wysyłanie z misji rzeczy do skrzynki, jak odświeżanie świata przez ognisko, a nie wchodzenie do Nexusa za każdym razem. Mhm. To są takie małe rzeczy, ale po prostu niesamowicie poprawiają jakość tej gry. No tak, przy okazji nie psując totalnie, wiesz, odczucia, nie? Z tego, że grasz w Soulsy, nie? I one powinny być irytujące w pewnych momentach, powinny być, wiesz, powinny być takie wręcz grindowe, nie? W pewnym sensie. Okay. I Demon's Souls, właśnie, a propos grindowatości, to jest, powiedzmy, jeden z większych minusów, które teraz zauważasz, po tym, jak ograłeś wszystkie Dark Soulsy, Bloodborne i tak dalej. Demon's Soulsy trochę faktycznie odstają, jeżeli chodzi o te takie ulepszenia, jak to, że w Dark Soulsach miałeś na przykład tą flaszkę, nie? Do leczenia się. Mhm. W Demon's Soulsach masz dalej te trawki do leczenia się, które wypadają z przeciwników, które musisz tak naprawdę w pewnym momencie, jak ci zabraknie, to grindować po prostu, bo ich nie masz, nie? Możesz je kupić, ale jak nie masz pieniędzy, bo cię zabili i straciłeś wszystko i straciłeś trawki, bo gdzieś cię, wiesz, tam zjadłeś wszystko w jakiejś trudnej walce, to tak naprawdę przed pójściem dalej musisz się cofnąć w miejsce, gdzie wiesz, że z przeciwnika wypadają trawki i je grindować. Więc to jest, powiedzmy, coś, co pozostało jeszcze w tej takiej starej, nie, serii Demon's Soulsowej. Ale poza tym, kurczę, grasz i wracają ci, wiesz, pamięci z tego, jak ja to grałem w 2009 roku, wiesz, na PS3. Jak człowiek się uczył tego, jak mu źle szło, nie, wtedy, a jak teraz już jest po tylu innych częściach po prostu przyzwyczajony do czegoś. Jak nie mam już strachu przed wyjściem przez te drzwi z mgłą, bo wiem, że mam już skilla, nie? Wiem, że cokolwiek jest po tej drugiej stronie, nawet jak nie pamiętam, to wiem, że sobie poradzę. Nie mam już tego takiego, że musiałem przerwać grę, iść odpocząć, wiesz, przejść się, spróbować, aż ręce przestaną się trząść. Dobra, wchodzę, nie? Próbuję. No, pamiętam. Próbuję, co tam będzie, nie? Za tą. I mówię, a sam wygląd gry, który został tak niesamowicie zmieniony, jak się ogląda porównania na YouTubie, to aż ciężko uwierzyć, że ta gra tak wyglądała wtedy. Ciężko, wiesz, w pamięci jednak to jest bardziej w HD, nie? Mojej było, jak ta gra wyglądała, a jak sobie przypomniałem te filmiki z trójki, ja pierdziu. To nie była ładnie wyglądająca gra wtedy. A teraz jest. I tak się zastanawiam, czy można by jeszcze coś, nie, podciągnąć, czy można by którąś z tych gier jeszcze poprawić, bo coś, tak naprawdę wyszły Dark Souls, taki remaster, save, nie? Save'y dodać, nie?
Sejfy dodać. Tartak dali pauzę. Wie, a czy nie do końca, bo to jest już oszukana no, pauza. Dali fotomode, nie? Jest tryb fotomode, który pauzuje grę. Przy czym jak grasz online i cię nawiedzą, no to ty siedzisz w trybie fotomode, jak inni cię mordują, więc... Aha, okay. Ale można się zamknąć, nie? W sensie nie wpuścić innych graczy. Cię nie nie można się zamknąć, tak jak w Dark Soulsach, ale możesz być pod postacią fantoma w świecie grać, nie takiej żywej osoby i wtedy nie mogą cię ludzie, wiesz, nawiedzać. I serio? Wtedy faktycznie nie da się pauza jest... Ja już nie pamiętam. Nie. W opcjach nie ma tego trybu offline w ogóle. Okej. No. Kurczę, jestem absolutnie, totalnie zakochany w tej grze. Jak ona działa, jak ona chodzi. 60 klatek, jak wygląda. No. Wiesz, z tymi wszystkimi HDR-ami i tak dalej. No to po prostu miejsca, które do tej pory były blech, to był szary kwadrat, nie? Gdzieś tam ten. Teraz stoisz i podziwiasz, nie? Bo teraz masz krajobraz i widzisz go na, wiesz, hen. Wszystkie takie miejsca, gdzie jest ciemno, ale palą się jakieś ogniska i one tak rozświetlają te miejsca. Nexus to jest po prostu jakiś orgazm dla oczu, jak chcesz sobie pooglądać te wszystkie światełka i tak dalej. No naprawdę jest przepiękna ta gra i ją absolutnie kocham. Cieszę się, że się zaraziłem miłością. Nic mnie nie zaraziłeś, nie jesteś żadnym prowajderem mojej miłości do Soulsów. Przestań się tak reklamować. Przestań się tak reklamować. Gdzie w końcu zaszedłeś? No mówię ci, że jak widzę, jak ty grasz, to mi się przypominają pewne rzeczy. Obstawiam Flame Rurkera jako miejsce, w którym Tartak się poddał, bo pamiętam, że Flame Rurker to był taki miejsce, gdzie oddzielało... Odsiewacz taki, no. Odsiewacz chłopców, no, od mężczyzn. Pamiętam Phalanxa na pewno, pamiętam Tower Knighta. Pamiętam, że się szło takim długim mostem, takim murem, nad którym latał ten wielki smok. No ja wiem, to jest pierwsza godzina gry. No i wiem, że czytałem, że może dla mnie to był pierwszy tydzień gry. I pamiętam, że czytałem, że można było do niego strzelać, jakby się tam trafiło w ogon, to jakiś miecz wyrzucał, ale oczywiście nie, miałem nie za mało część. Strzał. To może to nie ta strzał, nie wiem, to tam byłem. I potem i wczoraj jak widziałem, jak walczyłeś z tym pająkiem w tym korytarzu, to w tym korytarzu też byłem. I pamiętam, że w którychś Soulsach jeszcze było takie, że bardzo długo szedłem w dół i w końcu szedłem po zboczu ściany w jakichś schodach i w lawie był jakiś wielki smok. To była ostatnia rzecz, jaką widziałem. A nie pamiętam, w której części to było. To nie w tej części. To mi się wszystko zlewa. Tak, ja wiem. Tyle grałeś ich i już nie pamiętasz, w którym było. To jest jak jazda na rowerze. Ja to widzę na twoim streamie i cyk mi się włącza, wiesz, automat. Od razu wiem, co robić. Tak. Boże. Będzie samo przechodzi. Okej.